Lecimy, moi kochani, Polska po raz kolejny i sprawdzamy, gdzie jesteśmy. Jak ktoś... A, jeszcze czatu nie dałem na ekran. Czat już jest. Dobra, gdzie jesteśmy? To mi wygląda tak. Ulica, moi drodzy, Wrocławska. Ale to w każdym mieście może być Wrocławska. Czy my się dowiemy, gdzie my jesteśmy? Hurtownia opakowań. Wałbrzych! Ja pierdzielę, najbrzydsze miasto na... Ty, ja tu kiedyś byłem, w tym miejscu dokładnie. Ja tu byłem, to jest najbrzydsze miasto w Polsce, które odwiedziłem, Wałbrzych. Może się zmieniło już coś. Ale jest takie brudne, w sensie takie, nie wiem, takie brzydkie jakieś. Przepraszam, jeżeli ktoś jest z Wałbrzycha i uraziłem jego lokalny patriotyzm, to... Sorry. Ale no... Jestem z Wałbrzycha. Gdzie to był ten Wałbrzych, co? Białystok. Wałbrzych to jak się gdzieś tu jechało, do góry, nie? Ty, weźcie mi, podpowiedzcie, gdzie ten Wałbrzych leży, taki piękny. Bo ja, kurde, jestem ślepy. To jest tak miasto, już zapomniałem o nim. Już nie chcę go pamiętać. Pod Wrocławiem jest Wałbrzych, co wy dupczycie? Serio, faktycznie. Jezu. Ja pamiętam, jak tam jadłem raz w restauracji włoskiej. Jezus, to tam było. Nad morzem. Dzięki za lucik, siema, pozdrawiam Bąkola cały czat, Nexo, siema. Dobra. Ej, jak ona się nazywała? Wrocławska, to jest taka główna ulica. Żeromskiego. Listopada. Wałbrzych miasto. Tu muszą być jakieś wrocławskie. Go Wrocławska. Jest tu jakaś Jagiellońska. Może, kurde, jak na Wrocław, co? To będzie gdzieś tutaj Wrocławska. Trasa 35. Jest Wrocławska. Tylko teraz, co na tej Wrocławskiej tu trzeba? Robotnicza, Uczniowska, Lotos, Palmiarnia. Tu jest Rondo. Tu długo nic. Świebodzice już tu są. Kawiarnia pod Tropikiem. Restauracja Mikawa. Tu jest Eurocash. Co tam jeszcze jest po drodze fajnego? Pokażcie. To jest jakieś skrzyżowanie tutaj. Wrocławska i jaka? Jest jakiś znak. Wałbrzyska strefa ekonomiczna, to nie. Wrocławska i... Skrzyżowanie Wrocławskiej i... Wieniawskiego? Oszą. Okej. Uczniowska. Zdrojowa. Nie wiem właśnie, czy to będzie Wieniawskiego, to może być inna. Tesco. Poszą. Dobra, walnę tam gdzieś, czekajcie. To lecisz. Koło Statoila mówicie, ale tu nie ma nic takiego, centrum.
Dobra, go. 2 kilometry, że się ciulną. No, to nieźle. Siemaneczko, super gra. No hopie, najlepsza. Patrz teraz, moi drodzy, gdzie my jesteśmy? Czy ktoś poznaje? To nie jak Polska. Tutaj jest jakaś szkółka. Tu jest jakiś ogrodniczy ten. Sklep ogrodniczy. Tu są kwiaty. To wygląda jak jakieś małe miasteczko. Ulica Kościelna, Biedronka. No tu chyba nie byłem nigdy. Chociaż... Jaś i Małgosia. Co tu się dzieje? Jaś i Małgosia i facet sobie siedzi. Skok. Tu będzie napisane na skoku, jakie to jest miasto. O! Tu coś jest. Dzięki za Luca. Nie wiem, jak to zrobić. Luca z Razera to daje takiego pozdrawiam. Nie da się chyba zrobić innego. Notariusz. O, kościółek. Ty, patrzcie, co to jest? To nie jest kościółek, to jest urząd miasta? Łaziska górne. Ktoś pisał? Matis wiedział, że to są łaziska górne. Skąd ty to wiedziałeś? A gdzie są łaziska górne? Na górze? Biedra. Dom kultury tu jest w łaziskach. No i jest rondo i to jest ważne miejsce, to musimy sprawdzić. Chodziłem do szkoły, Górny Śląsk, niedaleko Mikołowa, dobra. No ja to w łaziskach to chyba nie byłem nigdy nawet. Tylko łaziska są małe chyba, co? Czekajcie, gdzie to jest, o. Tutaj łaziska są. Urząd miasta. Pokażcie, gdzie my znajdujemy się. O, ciul. Czekajcie. To jest uliczka, która idzie... Aha. Moment. To jest jakaś uliczka i ona się nazywa... Okrężna, ale jeszcze jest tutaj jakaś. Cieszyńska, no jasne. Cieszyńska to może być. Wiejska, okrężna, cieszyńska. Ja teraz cieszyńską muszę tutaj iść. Gdzie jest start? Dobra. Gimnazjum. Czekajcie, tu była Biedronka. Jeszcze chwila. No jest Biedra. Ty, ale gdzie ja poleciałem? Gdzie ja to zaleciałem? Halo? To nie jest Cieszyńska. Cieszyńska to jest ta główna. A to jest mniejsza. To jest okrężna. To jest okrężna. O, i Cieszyńska idzie tu, i okrężna, i teraz tak. Tu, i to jest chyba na tym zakręcie. Dokładnie na... A jak ten zakręt wygląda? No dobra. Kurde, 31 metrów, żech się ciulnął. Dobra, jedziemy next. Fajny Mosir mają. Dzięki za lucika, pewnie trafię na obiad. To smacznego wszystkim życzę. Resistance. No, to godzina obiadowa taka, jakby nie było. Patrzcie, domek.
idziemy dalej. Tam była jakaś tablica, ale sprawdzamy, co to za miasto. Na razie bez pomocy dodatkowych, dobra? Rabat Ukopocza. To jest na Śląsku też. To musi być na górnym. Ukopocza. Czekajcie, tu coś było takiego charakterystycznego. Piekarnia. A, Pszczyna. No to dobrze, Śląsk. Stara wieś. Czekajcie. Pszczyna. Ktoś tu był, kurde, na Pszczynie? Na pewno każdy był w Pszczynie. Proszę bardzo. Kanalizacja w Pszczynie. Dofinansowana. Pranie dywanów, Husqvarna. To nieźle. Gołe klaty tam były. O, w Pszczynie szkoła chyba. Jest to szkoła czy nie szkoła? Przystań. Centrum. Coś tam, coś tam. No dobra, no fajna ta Pszczyna. Kiedyś się było w Pszczynie nieraz. No kaj ta Pszczyna była tu. No dobra, tylko teraz tak. Pszczyna Pszczyną, ale nic mi to nie mówi tutaj, gdzie ja jestem. Uliczka jakaś. Idę do tych chłopów, spytam się. Panie, którędy? O. Czy Pszczyna ma jakieś centrum w ogóle? To mi wygląda już tutaj, jakbym się zbliżał do... W którą stronę teraz? Jak mi przeczucie mówi? Chyba tam. Hopy! Powiedzcie mi, hopy! Powiedzcie mi, hopy! Kto jest centrum? W którą stronę? Kurde, no nie powiedzieli mi. Chyba tu. Jaca praca. Jur Jac. A to jest jakaś biedronka tutaj. Biedroneczka. Ty, gościu, kajsek grzebiesz? Ale czekajcie, to jest biedronka? Co to kuźwa jest? To nie może być biedronka. Jak? Taka biedronka? Z takimi drzwiami? A nie jest to centrum zaopatrzeniowe dla biedronek? Co to ma być? Dziękuję bardzo, pozdrowienia XXX, pozdrowienia. Restauracja McDonald's nawet jest w Pszczynie. Lewiatan, Orlen. Urząd Pocztowy Pszczyna, Sąd Rejonowy, Tesco nawet jest, patrzcie. Lidl w Pszczynie, a gdzie jest kurde Biedra? Skansen, Kościółek. Kościółek, zdrowie pieczywo. O! Zdrowe pieczywo! Czekajcie, ja tam gdzieś byłem przy tym pieczywie. Sadowa, Żytnia, PKS. Kurde, tu mi nic nie mówi. Idę dalej. Tutaj musi być centrum. Muzeum Zamkowe Pszczyna. 400 metrów od Muzeum Zamkowego jesteśmy. Tutaj gdzieś.
Dobra, i tutaj w lewo jadę, ta? Żorska, na Żory. Gołbszczyna, muzeum. Dobra. Go, muzeum zamkowe. Tutaj? Kurde, tu chyba nie wjedziemy. Patrzcie, dzieci idą. Elegancko wszyscy, po kolei. No ładnie tutaj, ten park to jest ładny. Dobra, szczerze, wiem gdzie teraz jestem, bo jestem przy muzeum zamkowym. Ale to niestety za dużo nie zmienia, bo nie wiem gdzie ja jestem tutaj, w tej pozycji startowej. Chociaż to się nie pokazuje chyba pozycji startowej, czekajcie. Dobra, ja coś sprawdzę, dobra? Czy to faktycznie pozycję startową chcę wymóc, czy nie? Moment. Kurde, nie tędy. Co, wyście jechali pod prąd? Dobra. Tak, chcę startową. No dobra, to zaraz to sprawdzimy na 100%, czy na pewno startową. Dobra. Jestem już teraz pod muzeum. I to jest ulica dokładnie Żorska. Ulica Żorska. Tylko która to jest ta Żorska? Tutaj. I jest muzeum tutaj. I to gdzieś tu musi być. Jest taki zakręt tu? Nie. Tylko którędy oni tu wchodzą? To gdzieś tu to musi być. No nie, i on chce jednak pozycję startową. Myśmy byli na ulicy... A, czyli Staromiejska. Dobra. Next. Jeszcze dwie mapki mamy. Coś tu się skończyło, jakieś miasto. Nowy Dwór Mazowiecki. No dobra, ale co nam się zaczyna? Kurde, jaki cmentarz. Ty. Ty, podejrzana sprawa. Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin twierdza, dzięki, tak na rozruch, 11.25, 3 Beros, dzięki. Ale spoko mi miejscówkę trafiło, nie ma co gadać. Modlin twierdza. Ty, gdzie jest Nowy Dwór Mazowiecki? Gdzieś koło, jak na Warszawę? Tu. A gdzie jest Modlin? W Modlinie? Modlin. Co, czemu mi się Modlin z czymś kojarzy? Na Modlinie jest lotnisko? Tak. Twierdza Modlin. Tu gdzieś musi być te cmentarze takie, co tam są. Magazyn. Parking, lotnisko. Dobra, YOLO. Tam YOLO, tu se ciulnę. 2 kilometry się pomyliłem, bo miałem dać na... A, nie z tej strony. A, jest cmentarz wojenny jakby. Jezus Maria. Czemu ja tego nie widziałem?
A to był cmentarz wojenny. Dobra, ostatnia ta runda. O kurde, gdzie my jesteśmy? W Chorwacji? Moi drodzy, Chorwacja. Taka nasza Polska tylko. Kraków. To nieźle. Niezła Chorwacja krakowska. No i gdzieście wjechali? Gdzieście im wjechali, powiedzcie. No ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest za dupie. Może to być Kraków w ogóle? No chyba nie. To jest Krynica Zdrój. Co oni dupczą? Przecież to nie jest... Gdzie my jesteśmy w ogóle? Go. Czy ktoś, moi drodzy, kojarzy, gdzie my jesteśmy? To jest Krynicy? Moje miasto. Patrzcie. Wiktoria. To jest Krynica, tak? Rozumiem. Bo to tak wygląda właśnie. To tak wygląda typowo. Dzięki. Granat zwycięstwa. Zobaczymy to jeszcze raz. Grzechu. A to na Facebooku możesz zobaczyć. Obok szpitala. Sorry, że tak patrzę, ale muszę znaleźć Krynicę. Bo ja jestem ślepy. Ktoś mi podpowie? Krynica Zdrój jest. No dobra, myk. I teraz tak. My jesteśmy na ulicy. Czerwony Dwór to jest, ale to jest dom. Czerwony Dwór się nazywa. Kurde, tu jest jakaś ulica wypisana, ale... Jasna Willa. Zjedźmy niżej. Dowiemy się zaraz. Spytamy jakieś kobity. Willa, recepcja, skarbówka. Pokoje do wynajęcia. Energetyk. No niezły domek wczasowy. Taki za komuny. Tutaj by musiały być znaczki, gdzie ja jestem. Kiepury. Ja na Kiepury. Kuźwa, tu jest bardzo dużo jakichś uzdrowisk, szpitali. Wojskowy szpital jest i Kiepury. To jest tutaj. I my jesteśmy tak. Przed podjazdem. Czerwony Dwór. Czerwony Dwór naprzeciwko.
wjazd do Czerwonego Dworu. Moment, moment. Kiepury. Skarbówka górna, dom wczasowy, skarbówka górna. Dobra, go. Metrów. Czemu? A, trzeba było tutaj. No dobra. Niech jest. Nie wiem, co oznaczała to, ta trasa. Zrobił wjazd na posesję, czy co to w ogóle jest? Czemu to jest takie szerokie? No dobra, no, coś tam wyszło. Coś tam wyszło, moi drodzy.